Hej, cześć, siemano, witam was w kolejnym odcinku z Legacy of Kain. Jak widać, kontynuujemy naszą przygodę. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Voredor's Mansion, czyli taka baza Voredora. I nie jest ona zbyt ciekawa, niestety. Jak widać, jest trudna. Bardzo trudna jest do ogarnięcia. No i co, potrzebujemy zdobyć trzy takie dzidy. Nie wiem, skąd je wziąć, niestety. Kurde, może być ciężko, muszę wam powiedzieć. Ale myślę, że dam sobie jakoś radę. Nie są aż tak bardzo zakręcone te wszystkie korytarze. I można bez większych problemów odnaleźć drogę. Na moje szczęście. Okej, tutaj. Tutaj sobie skręcimy. Albo i nie tutaj właśnie, zobaczmy. Czy tam? Nie, nie ma wyjścia. Dobra, więc jednak musimy lecieć w tą stronę. I tutaj przejść znów do innego świata. That was easy. Dobra. Po schodkach. Naprawdę nie lubię tego miejsca, ale... No cóż. Niech będzie. Niech stracę. O, jak zawsze wychodzą mi jakieś umarlaki. Nie mam pojęcia, czy idę w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że idę w dobrym, no bo jakże inaczej. Dobra, lecimy w górę. I tutaj. Tu chyba poszedłem na samym początku. Trochę to pokręcone, ale myślę, że... Dobra, ignorujemy ich. Nie ma sensu z nimi walczyć. Dobra, ładnie, wolniutko opadamy sobie. No i dobra, jesteśmy. W tym oto pięknym miejscu. Wow, a gdzie jest przejście? Dobra, chyba muszę się z nimi rozprawić. Okej, dobra. Tu jest wyjście, tak? Okej, niestety muszę przejść pod wodą. Czego bardzo nie lubię. To chyba będzie najtrudniejsza część gry, moim zdaniem. Ponieważ naprawdę to miejsce jest strasznie zakręcone, ja je pamiętam, jak kiedyś grałem. Nie wiadomo, gdzie iść, co i jak. Czy to dobry kierunek, może nie, może to jest zły i tak się kręcimy niestety. W kółeczko. Ale strasznie jest gorąco dzisiaj. Po prostu umieram. No ok. Mamy przejście. Dobra. Oż ty podły. Dobra, spadamy stąd. Idziemy, idziemy. Jakieś krypty straszne. Mroczne to wszystko jest takie, że... Aż nie wiem po prostu, gdzie iść. Jestem chyba na dobrej drodze. Bo coś jakbym kojarzył to miejsce. Niezłą sobie Voredor kryjówkę zrobił. Można się łatwo pogubić. Dobra, jesteśmy. Długa droga. Mam nadzieję, że nie spadnę po raz kolejny, ale już opracowałem pewną technikę, więc nie powinienem spaść. Uj. Wow, nie chciałbym. Aha, dobra.
Dobra, przechodzimy do świata żywych. Okej. Nie chciałbym tutaj... Okej, powinno się udać za pierwszym, dobrze. Teraz znów musimy się przemienić. I z tego co pamiętam, to był taki bug, że się powinno dać to zrobić w ten sposób. Właśnie, pięknie. O to właśnie mi chodziło. Tu nic nie ma. Więc lecimy dalej. No i tu myślę, że tą pierwszą dzidę znajdziemy. Bez większych problemów. Dobra, jestem. Co my tu mamy? Żaba. I nic więcej, tak. Dobra, tutaj. Nie ma przejścia, tak? A powinno być. Więc coś pominąłem zapewne. Albo po prostu kamera źle pracuje. Jeszcze jedna? Dobra. Jeszcze jedna. One będą tak wyłazić i wyłazić pewnie. Jeszcze dwie. No, gin, paskudna żabo. Dobra. Czy ja stąd przyszedłem, czy nie? Tak, stąd przyszedłem. I wydaje mi się, że tu powinno być jakieś przejście w piecu, ale to chyba później będzie. Więc teraz pójdę tędy. A, do wyjścia, tak. Okej. Ładnie, pięknie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz tędy. I co my tu mamy? Aha, tą komnatę taką. This statue appeared to be the same hero I had seen depicted in the fountain room. This had to be significant. Tak, no i co my tu musimy zrobić? O ile się nie mylę i dobrze pamiętam, będzie potrzebny... Tak, mroczny river. Bo z tego, co ja już tutaj widzę... Tak, są lampeczki do zgaszenia. Dobra, naładujmy. Okej, zacznijmy może od pierwszej. Gdzieś tutaj powinna być. Tutaj nie. Tutaj, tak? Dobra. Pobawimy się trochę w niewidzialność. Okej, pierwszą mamy. Jeszcze tylko 5 zostało. Dbumcy. Jeszcze 5, tak? O, tam jest chyba jedna za nim. To jeszcze 4. Dobra. Gdzie jest kolejna? Tu jest, tak. Znów trzeba naładować rivera. I niewidzialność. Haha. Dobra, to jeszcze zostały 3. Jedna wiem, gdzie jest, a pozostałe 2 tak nie bardzo. Jedna gdzieś była tutaj, trzeba było się, o właśnie, powspinać troszkę. O, zgasła. Epicko. No to zostały jeszcze tylko 2. Czasem nie była jakaś za obrazem? Chyba nie. Dobra, z tego co pamiętam, tu na pewno jakaś będzie. Od razu sobie naładuję rivera, bo pewnie tutaj trzeba będzie użyć niewidzialności. Znając cię. No, okej, obniż się.
Dobra. Okej. I skaczemy. No, to sobie skoczyłem. Jak zawsze. Hech. To co, pewnie teraz... Teraz mi się skończy niewidzialność. To by było po prostu standard taki. No. Chyba, że zrobię to dość szybko. O, jednak mi się skończyło. Wiedziałem. Wiedziałem. Jednak sobie naładuję ją na górze. I tak będzie najlepiej. Bez zbędnego męczenia się. Dobra. No traf to. No, udało się. Dobra, skaczemy. O, to ciekawe. Aha, no spoko. Nie ogarniam. Dobra. Zabawnie się zrobiło przez chwilę. Ale już ogarniamy, tak? To się obniża. Pewnie znów się skończy. Ha! To będzie dopiero fail. Na pewno się skończy zaraz. lepiej być nie mogło. Dobra. Dobra. Teraz bez ściemy. Koniec. Maksymalne skupienie. Dobra. Jestem na górze. Wow, nie wiem jak to zrobiłem, ale udało mi się. No to jeszcze jedno, chyba najgorsze, bo nie wiem gdzie ono jest. Tutaj może? Raczej nie. Gdzieś może za jakimś obrazem. Seriously? Weźmy sobie tego Rivera. Dobra. Gdzie to może być? Tu jedno było. Właśnie. Dobrze pamiętam. Dziwne. Niby jest to znak Rivera powietrza, więc powinno się dać. Dobra, poobserwujmy sobie. O, tam się świeci. Tylko jak tam się dostać? To dopiero ciekawe. No, faktycznie. Musi być jakieś przejście. Przecież jak? Jak to zrobić? Dobra, jeszcze raz. Mroczny River. Dobra, naładowany. Zobaczmy, może to o to w tym chodzi. Trzeba jeszcze raz, tylko że po drugiej stronie teraz. Skoczyć tam jakoś, albo coś w tym stylu. Bo po prostu nie mam pomysłu. No. Tu są te kolce. A światełko jest tam. Polecieć może? Oj nie. To już jest coś trudniejszego. Niż tylko takie... Aha, spoko. Czyli tu wszędzie trzeba się ukrywać, tak? No widzę, że jest tutaj. Ale jak tam się dostać? To ci dopiero heca.
Tu jakaś kobieta, jakiś obraz, nie mam pojęcia. Jak to zdobyć? Zaczynają się problemy. Może rozwalmy krzesło? Nie, raczej nie. Czemu tego się nie da rozwalić? Może stąd trzeba jakoś chycnąć gdzieś. Naprawdę, nietypowa zagadka się trafiła. Trudna niczym zagadki z Soul Rivera jedynki. Ale dobra, damy radę. W końcu musi być jakieś rozwiązanie. Tak z ciekawości. Kiedy nie ma żadnego innego rozwiązania, przenosimy się do świata duchów. I co? Mamy rozwiązanie, czy nie? Nie bardzo. Tak. Więc nie mam pomysłu, co zrobić. Czy mam tutaj w coś strzelić? To może? A raczej nie, no bo jak? No przecież... Dobra, ogień to wiem, że bije. Okej, nie chcę zwykłego Olivera, tylko mrocznego! Okej. Co tu zrobić? No spróbujmy. Ale po co mi to rozwalanie tego? To mi nic nie da raczej. Wszystkie możliwości chyba już sprawdziłem. No dobra, przyjrzyjmy się. Jak to wygląda? Wisi sobie tutaj. Nie chce spaść, tak? No cóż, wiecie co? Nie mam pomysłu żadnego, jak się do tego dobrać. Więc chyba w tym miejscu po prostu zakończę ten odcinek. No cóż, jak wyszło, tak wyszło. No, nie mogę rozwiązać tej zagadki. Muszę jeszcze posiedzieć nad nią albo w jakimś poradniku zobaczyć dokładnie, o co w tym chodzi, jak się tam dostać. A tymczasem żegnam się z wami. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie po więcej filmików i lajkujcie, jeżeli wam się podobało. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Pa, pa.